wymyśliliśmy pewnie trafnie jego nazwę. Jest adekwatna do charakteru trasy, do czasu jej pokonywania, do zmęczenia, jakie zawodnicy podczas jej osiągają. No i jeszcze takie specyficzne hasło, też trafione. Jest to błoto, ale szlachetne błoto. Biegniemy, dajemy siebie wszystko, walczymy między sobą, przyjaźnie zabierają się na trasie. Niezapomniane emocje, adrenalina, odstresowanie się, poukładanie sobie w głowie wszystkiego tak naprawdę od początku. Ta trasa jest, daje w kość, ale tak naprawdę finisz tutaj daje mnóstwo satysfakcji. Dzisiaj podwójnie, najpierw z dzieckiem w mikrokatorżniku, tam dzieci biegną z rodzicami, potem szybka kąpiel w prysznicach wojskowych, no i wracam ja na start. Lubię katorżnika, bo jest w nim dużo błota i jest fajnie. Tomek biegnie już trzeci rok, no to ten był najbardziej hardkorowy. Momentami ja miałam potąd błota, kilka razy się przewróciliśmy, błoto wciągające, śmierdzące, ciepłe, zimne, klejące, no super, super zabawa. Było fajnie, bo było dużo błota, a ja uwielbiam błota. Trasa jest bardzo fajna, szczerze mówiąc dla mnie okej, bo ja lubię jak jest dużo wody, dużo błota. Wtedy rzeczywiście ta walka jest jeszcze ciekawsza. Tu moja córka dobiega do mety, gratuluję jej serdecznie, bo biegamy rodzinnie. Trasa co roku niestety, ale jest cięższa. To ja jeszcze nie biegłem całego, ale wiem już od testera trasy, że będzie zdecydowanie trudniej, że jak zwycięzca złamie 3 godziny, to będzie dobrze. A jeszcze jak do tego dodać wszystkie przeszkody na trasie, rzeczywiście no, trzeba mieć respekt.